Szwedzki koncern Northvolt buduje w Gdańsku fabrykę. Zakład ma produkować baterie litowo-jonowe i zatrudniać docelowo ponad 1000 pracowników. Inwestycja opiewa na 1 miliard złotych i zlokalizowana jest na Stogach. Planowane otwarcie to koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Produkty mają być wysyłane przede wszystkim do USA oraz do Azji. 8 grudnia 2021 roku wbito symbolicznie pierwszą łopatę. Ta firma jest także producentem akumulatorów do Volvo, BMW, Volkswagen i Scania. W trakcie prac ziemnych natknięto się na wiele niewybuchów z okresu II wojny światowej. Dwa budynki magazynowe liczą aż 30 metrów wysokości. Premier Rzeczypospolitej Polski Mateusz Morawiecki w liście do firmy Northvolt pogratulował inwestycji w Polsce.